Witajcie w kolejnym odcinku. W tym materiale odczaruję dla Was magiczną puszkę, która nazywa się D-Box, box Direct Box. Nazwa jest jedna, wymawia się ją różnie. Dlaczego magiczną puszkę? Ostatnio, jak wiecie, wrzuciłem na fanpage Akademii Boardu i w komentarze na społeczności YouTube'a, że kupiłem właśnie takie oto urządzenie. A potem za miesiąc kupiłem drugie urządzenie, i w związku z tym. Nasypało się do mnie bardzo dużo pytań w wiadomościach prywatnych, czy nawet e-mailowych, bo też mailujecie, nie ukrywam, że jest tego coraz więcej. Co to za magiczna puszka? Do czego to jest, po co mi to, skoro doskonale wiecie, że na gwiazdkę od wspaniałej żony szefowej dostałem interfejs audio za ponad 2000 zł i zastanawialiście się tym bardziej, po co mając taki dobry interfejs? W tym pokoju potrzebny jest D-Box. Sam do niedawna nie wiedziałem, ale już zaraz Wam rozwinę tą tajemnicę, bo się przekonałem na własnej skórze, że to urządzenie jest niezastąpione. Niezastąpione. Słuchajcie, D-Box ma trzy główne role. Pierwszą i najważniejszą rolą, do której został taki D-Box stworzony i funkcję, którą posiada, to jest tak zwana symetryzacja sygnału. Tutaj na wlotach są gniazda do sygnałów niezbalansowanych. Sygnały niezbalansowane, niesymetryczne są to sygnały, które są bardzo, bardzo podatne na zakłócenia. Szczególnie w przypadku dłuższych połączeń powyżej 5 metrów. Być może czasami zdarzyło Wam się, że położyliście coś obok przewodu, jakąś ładowarkę, czy przewód położyliście koło miksera, dźwięk się zmienił, pojawiło, pojawiło się jakieś brumienie, jakiś dziwny przydźwięk. To właśnie podatność sygnałów niesymetrycznych na dziwne, dziwne zjawiska. Natomiast kolejną rzeczą jest to, że sygnałów niesymetrycznych nie da się tak łatwo, bez dużej straty ich poziomu i zniekształceń, przedłużyć na daleką odległość. Po to wymyślono sygnały zbalansowane, symetryczne, i D-Box właśnie taką funkcję posiada. Zamienia sygnał niezbalansowany. Tutaj mamy wloty, w tym przypadku jack RCA, czyli cinch, i mały jack stereo na XLR, który jest zbalansowany. To była pierwsza cecha d-boxu. Drugą bardzo ważną cechą tego d-boxu jest separacja sygnałów. D-box posiada w sobie transformator, który separuje od siebie sygnał wejściowy i wyjściowy. Drugą i bardzo ważną cechą i funkcją d-boxów jest separacja od siebie sygnałów. I tutaj uwaga, dlatego używam i kupiłem d-box, o czym za chwilkę. D-Box pozwala nam odseparować sygnał wejściowy od wyjściowego za pomocą wbudowanego weni transformatora, ale ma taką bardzo, bardzo przydatną funkcję, która pozwala zapobiec pętli masy, czyli odłączyć uziemienie, żeby nie było wspólne dla sygnału wlotowego i wyjściowego. Mamy tutaj taki przełącznik ERF, kiedy uziemienie jest połączone i lift, kiedy możemy je rozłączyć. I tutaj kolega Maciek, który spędził ze mną e, dwa dni w tym studio, świadkiem kiedy podłączyliśmy nasze Genosy do interfejsu bez D-Boxa. Przy dość mocnym rozkręceniu poziomów wejściowych w interfejsie i wyjściowych w Genosie pojawiało się brumienie przy dźwięki sieciowe na poziomie minus 55 dB. Kiedy zapinaliśmy tylko D-Box i wyłączaliśmy uziemienie, przydźwięki sieciowe znikały do poziomów minus 70 dB i były praktycznie niesłyszalne. Wniosek taki, sygnał był na pewno czystszy, mniej miał zakłóceń i nie był tak denerwujący, bo nie ma nic bardziej denerwującego niż jakieś trzeszczenie przydźwięki sieciowe na e, nagraniach, tym bardziej, że nie każdy potrafi dobrze ustawić poziom wejściowy gain i nie każdy na przykład e, gra tak głośno czy mówi tak głośno, żeby odstęp tego sygnału czystego od tego brumienia sieciowego był prawidłowy i odpowiedni, więc D-Box tak, jeśli macie problemy na salach weselnych, tak jak ja na przykład, zawsze się zastanawiałem dlaczego jak podłączam Genosa na niektórych salach, bo no wiecie, głównie gramy wesela przy głośniejszym odkręceniu sprzętu cały czas jest syczenie, bzyczenie kiedy podpiąłem D-Box w studio nie było tego problemu, zobaczymy jak ruszy sezon jak, jak to będzie w warunkach bojowych, bo sam jestem tego ciekaw, ale na pewno, na pewno pomaga to oczyścić sygnał z przedźwięków sieciowych. Trzecią bardzo ważną funkcją D-Boxów jest dopasowanie poziomów sygnału wyjściowego z d do możliwości Waszych stołów mikserskich czy interfejsów audio, czyli dopasowanie do poziomów wlotowego Sygnał. I o tym doskonale przekonać się mogą gitarzyści, którzy próbowaliby na przykład wpiąć swoją gitarę elektryczną na zapiętym jakimś tam przedwzmacniaczu czy efekcie do taniego interfejsu audio. I tutaj uwaga, pomimo skręceniu interfejsu na najniższy poziom wejściowy, często gitara miała tak przesterowany poziom, że był bardzo zniekształcony i miał dużo nieczystości, nieczystych harmonicznych etc. etc. Zastosowanie takiego D-Boxu może Wam bardzo, bardzo w tym temacie pomóc, a w przypadku e, realizacji scenicznych, estradowych nie ma nawet możliwości podłączyć gitarzysty bez użycia takiego urządzenia. Takie urządzenia posiadają w sobie tłumiki. Najczęściej, bo są D-Boxy też bez tłumików, ale to zależy do czego taki D-Box potrzebujecie. Ba! Nawet spotkałem D-Box, który posiada możliwość wzmocnienia sygnału, ale to najczęściej te D-Boxy aktywne, o których za chwileczkę. W tym diboxie mamy przełącznik pad. Jest to po prostu tłumik. On jest chyba za. Nie wiem, nie pamiętam, bo nie, czyta... nie pamiętam. Nie czytałem instrukcji, na ile decybeli jest zrobiony ten tłumik. Nawet nie jest opisany tutaj, chociaż powinno być moim zdaniem, ale dla keyboardu takiego tłumika nie potrzebujemy. Natomiast niektóre, ki... niektóre diboxy mają możliwość wyboru takiej siły tłumienia, na przykład minus 10, minus 20, minus 30 decybeli. I możecie sobie taką, taki poziom sygnału dopasować do możliwości wejściowych waszego stołu czy też interfejsu audio. Jeśli chodzi o świat D-boxów, to wyróżniamy głównie dwa typy urządzeń. D-boxy pasywne. Takie urządzenia nie wymagają żadnego dodatkowego zasilania zewnętrznego, tak jak tutaj. Tutaj nie ma żadnego gniazda wejścia na baterię, on po prostu jest zasilany z sygnałów, które wchodzą. Natomiast są jeszcze D-boxy aktywne d aktywne takie mogą być zasilane z baterii paluszków albo 9V, albo sygnału Phantom 48V. I te d aktywne są głównie zalecane gitarzystom, bo mają w sobie no, transformator i możliwość, dużo większą możliwość tłumienia sygnałów niż d pasywne. I taka główna różnica. Kolejną ciekawostką jest to, że d potrafią, chociaż nie muszą wpływać na sygnał. I jego, znaczy, wpływać na poziom sygnału, to już wiemy, ale potrafią wpływać na brzmienie tego sygnału. I teraz pod filmem znajdziecie link do rewelacyjnego materiału, jaki znalazłem grzebiąc YouTube'a, bo polskiego nie znalazłem żadnego, a wschodnich czy zachodnich bardzo dużo, więc wysyłam wam w linku pod spodem, link do materiału, który pokazuje Wam. W jaki sposób D-Box wpływa na brzmienie gitary? Posłuchajcie sobie różnic i harmonicznych, jakie się pojawiają: ciepła basu, którego nie ma bez D-Boxu, a jest z D-Boxem, i ciepła środkowych e, częstotliwości, jakie daje gitara. Gorąco serdecznie Was na ten materiał zapraszam, a tymczasem Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, wytrwaliście do końca. Tego odcinka. Przyznam się, że elektroakustyka to nie jest moja najmocniejsza strona, ale myślę, że dość prostym językiem wytłumaczyłem Wam, o co chodzi w D-Boxach. Jeśli nie, to wpiszcie sobie w D-Box, poczytajcie Wikipedię i poczytajcie jakieś znane portale. Jeśli używacie D-Boxu, to oczywiście podzielcie się tym w komentarzu. Jeśli tak, to napiszcie. Jakich? Jeśli nie, to napiszcie dlaczego. Czy nie wiedzieliście? Czy nie czuliście potrzeby? No i koniecznie subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, klikajcie łapkę w górę, niech się niesie w świat. A Wam serdecznie wszystkim polecam zakup d boxu. Ja używam Clark Technik DI 22P. Cześć. Nie wiem w jaki sposób to robi. Poczytaj i pogl poglądajcie sobie schematy na ten temat. Natomiast najważniejsze to Yy. Yy. Nie mogę mówić, że nie wiem, w jaki sposób to robi. No dobra. Jedziemy z tym koksem.